Piotr Dasios złożył rezygnację z funkcji wiceprezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, którą sprawował przez 4 lata. Myślę, że jest kilka powodów. Moje większe zaangażowanie się w politykę to jest chyba ten główny powód. Nie chcę też tutaj przez to zaangażowanie się w politykę narażać miasta na jakieś złego tego skutki. Ale myślę, że też już swoją misję tutaj wypełniłem. To co 4 lata ostatnie to była ciężka praca na rzecz miasta, mieszkańców. Wiele rzeczy się udało, pewnie sporo rzeczy się też nie udało, ale myślę, że to był dobry okres dla samorządu i miasta. Piotr Dasios z pracownikami Urzędu Miasta pożegnał się w czwartek. W piątek, na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta, otrzymał podziękowania za współpracę od prezydenta Jarosława Górczyńskiego i ostrowieckich radnych. Panie prezydencie, sympatyczny gabertem na pana ręce, dziękując za współpracę, życząc sukcesu. Proszę bardzo. Tu mamy jeszcze takie sympatyczne gadżety. Aby podpisywać dobre dokumenty, które będą służyć kiedyś naszemu społeczeństwu i aby kawa, herbata smakowała równie dobrze jak wszędzie miasta. Wszystkiego najlepszego i jeszcze raz dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Były już wiceprezydent w tej kadencji samorządu nadzorował placówki kulturalne w mieście, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, odpowiadał za zagadnienia związane z opieką społeczną. Myślę, że jakąś cegiełkę do rozwoju tego miasta włożyłem i zostawiam, myślę, że też za sobą nie najgorsze opinie. Piotr Dasios nie rozstaje się z samorządem. Po nowym roku rozpocznie pracę w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dostałem propozycję od prezydenta, żebym jakby całkiem gminy nie zostawiał. Prawdopodobnie przejdę do jednej z jednostek gminy. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że funkcję wiceprezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego wkrótce obejmie Artur Łakomiec, obecny prezes w spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Ostrowcu Świętokrzyskim.